Zaprosiłem 100 graczy Minecrafta do świątecznej edycji Minecraft Cywilizacja, gdzie podzieliłem ich na dwie drużyny. A oto jak to się zaczęło. Event rozpoczęcie gry, gdzie gracze mieli trochę czasu, by zaznajomić się z terenem swojej gry. A przy okazji zapytałem kilku osób o ich plan działania. Jakie masz taktykę na grę, tak szczerze? Podziel się tutaj. Myślę nad tym, żeby po prostu zbierać materiały na seta, a potem wspomagać. Panowie, jaką macie taktykę? Taktyka nasza to jest po prostu... Nie zdradzam ją na chwilę obecną. Nie zdradzacie? Ale ja jej nie zdradzę, tak, tylko... taktyka jest najlepsza. Najlepsza? Tak. Elfy! Au! Jaka taktyka na grę? Widzę, że jesteś chyba jeden z lepiej uzbrojonych tutaj graczy. Jaka taktyka na grę dalszą? Potrzebujemy jedzenia, więc myślę, że możemy zrobić wędkę albo jak chcą nasiona, nie wiem, farmę, więc... Masz jedzenko, żyj, musisz walczyć za Mikołaj. XP, dasz jedzenie. Ja? No. No. A niespodziewanie nastąpił pierwszy oficjalny event, czyli budowa bazy, w którym obie drużyny miały zadanie wybudować jak najlepszą osadę na terenie swoich wysp. Dałem 1,5 godziny, po którym ocenię, która baza będzie lepsza. Ale w międzyczasie zauważyłem, że jeden z graczy miał specjalnie zrobionego skina, więc postanowiłem dać mu prezent, z którym chłopaki, potem zrobił to. Kto chce chleba? Ja chcę chleba, dawaj chleba. Ja, daj chleba! Po 60 minutach eventu zauważyłem, że drużynie elfów idzie zdecydowanie lepiej budowanie, więc postanowiłem pogadać o tym z Mikołajami. Mam pytanie, jak tam idzie wam budowanie bazy, bo jak na razie... Tak... Właśnie słabo, macie pół godziny nie, jeszcze. Organizacja. Macie pół... Słaba organizacja. Macie macie pół godziny jeszcze, jak coś. No to niech się wszyscy ogarną, a nie... No to ogarnijcie się. Powodzenia. A po chwili, gdy czerwonym udało się zebrać grupę i zorganizować, okazało się, że ktoś z ich drużyny pozyskał enchant, który zebrał dość duże zainteresowanie wśród reszty. A oto, co przykuło moje zainteresowanie. Elfy równa się słabe. Czyli Mikołaje równa się słabsze czy lepsze, bo nie wiem. No lepsze. Mikołaje słabsze. Nie, lepsze! A w międzyczasie elfom udało się uleczyć villagera, a Mikołajom schwytać misia. Co tu się dzieje? Koniec eventu budowania bazy. A oto zwycięzca. Wasza baza była troszkę gorsza, ale dostajecie różną nagrodę, tylko... Dostajecie gorszą nagrodę, ale dostajecie, cyk. To jest wasza nagroda w tym miejscu. Mam przyjemność wam ogłosić, że wasza drużyna wygrała ten event i zgarniacie oto tą nagrodę. Dla lepszej drużyny nagrodą był krwawy sztylet, a dla gorszej kula odrzutu. Nastąpił kolejny event, w którym była ekspansja terenu, w którym gracze z tego dość małego terenu gry dostali dostęp m.in. do kilku pomniejszych wysepek oraz wyspy z wioską, w której mogli spotkać dwóch villagerów. Dla urozmaicenia rozrywki włączyłem event głód, w którym każdy gracz otrzymał efekt głodu, który miał utrudnić im nieco rozgrywkę. Między innymi w transporcie villagera, co było pomysłem elfów. Mamy zakładnika! Jak go do góry wziąć? Będzie problem, trzeba go wypuścić. W przeciwieństwie do Mikołajów, którzy mieli na tej istoty nieco inny plan. Siemanko, macie dwóch villagerów, widzę. Jakie macie plany na ich wykorzystanie? Głównie... No sobie mądre, Chcesz być na samej cywilce? Jeżeli tak, to wejdź na Discorda rekrutacyjnego, gdzie na kanale informacje jest wszystko, co musisz wiedzieć. A na moim Discordzie Hex możesz ze mną pogadać na voice chacie. Discord Hex jest najlepszy. A teraz... Event wybór przywódcy. A posiadanie swojego lidera dawało graczom dodatkowe efekty. Ale gdy ten umierał, cała drużyna je traci. Okej, a teraz kajcie waszym przywódcą i tym samym zgubicie również dodatkowe efekty. Tak, do momentu, że przywódca was żyje, macie ten efekt, a jak umrze, to tyle. Ej, czyli kto jest waszym przywódcą? Kto jest waszym przywódcą? Okej, okay. O teraz jestem przywódcą z Adix. Jeżeli on żyje, macie dodatkowe efekty, możecie zobaczyć się pod E. Jeżeli on zginie, to tutaj postracicie. Także po wyborze liderów nie pozostało mi nic innego, jak ogłosić event przygotowania do walki ostatecznej, gdzie dałem graczom czas na ostateczne dozbrojenie się przed tym kluczowym wydarzeniem. Podczas tego okresu gracze zbierali i ulepszali swoje dotychczasowe przedmioty oraz omawiali taktykę na walkę ostateczną, a dodatkowo doszło do pierwszego spotkania obu drużyn. Siema, jesteś przygotowany na porażkę? Tak, jestem. No i dobrze. Macie 20 totemów? Nie, a wy macie? Nie wiem. A gdy nastał czas, rozpocząłem sekretny event, którym była drużyna Yeti, gdzie brałem 5 losowych osób do nowej drużyny, która miała zadanie, a zresztą sami zobaczcie dokładnie co. Jesteście drużyną Yeti, waszym zadaniem jest obrona tej lodowej góry przed waszymi sojusznikami, którzy się tutaj zaraz zjawią. I tak też się stało, bo wraz z rozpoczęciem eventu walka ostateczna, ściany blokujące przejście do centrum mapy opadły.
Każda drużyna obrała nieco inną taktykę. Elfy postanowiły olać wnętrze góry, spinając się na jej szczyt, zajmując tym samym tak zwanego high grounda. Mikołaje za to nie olały środka góry, co pozwoliło im pozyskać drogocenne przedmioty, które się tam znajdowały. Najbardziej zagubiona wydawała się drużyna Yeti, która jako nowo powstały team nie wiedział do końca, co ze sobą zrobić. Ej, bo oni naszych teammateów biją! Oni naszych teammateów biją! Ej, rzeczywiście oni biją się tam! Ale już nie damy rady, stary, zejść! Już oni są... Tak, nie schodzimy! Mikołaj za to wykorzystały błąd komunikacyjny drużyny elfów i zaatakowali osamotnionych członków zielonej drużyny, którzy jeszcze byli w swojej bazie, tym samym od samego początku tworząc sobie przewagę, której nie zamierzali oddać. Tak samo jak Yeti, które w tym samym czasie rozpoczęli walkę na szczycie góry z elfami. Daj, uważaj, powiem ci. Halowa. Cofaj Titans. Ale nie ma Titans, bo u góry czerwoni będą chyba wchodzić. Idę z tobą, Titans. Dobra. Lecimy z nim cover. Kryta dostał. Skryta dostał. Dobra. Dojeżdżamy ich i później na czerwonych dawajcie. Nie masz co zmieniać taktyki. I mimo przewagi liczebnej elfów, Yeti radziło sobie dosyć dobrze. A to wszystko przez to, że drużyna ta posiadała dodatkowy efekt siły, który zwiększał ich obrażenia. Mimo to przewaga liczebna i taktyczna elfów dała o sobie znać. Oberokryta, dobra, umarł. Strefa jest, będziemy musieli iść za chwilę do góry, panowie. Lider elfów miał to na myśli border, który ma ograniczyć końcowy teren gry do takiego. Trzech elfów goniąc Yeti oddaliło się od swojej głównej grupy elfów, którzy dalej stacjonowali na szczycie góry. Spostrzegawczy Mikołaje postanowił to wykorzystać i zaatakować. A znajdował się tam przecież dowódca elfów. Ej, lamusy! Chodźcie tu! Czerwoni! Chodźcie tu! Rzucaj siłkę, Kevin! On ma parę! Uciekaj do góry! Zachowamy tylko. Ej, podjeżdżają Kejciego chyba. Nie ma żadnej kowery. Mam cię, rozumiesz? Nie? Leży! Kurde, dobra, zrąbałem. No tak, dowódca elfów ginąc mega zrąbał sytuację, ponieważ teraz reszta elfów nie posiada już efektów, a dodatkowo jednego członka. Także Mikołaje wygraną miały czysto teoretycznie w garści, bo posiadają dowódcę i przewagę liczebną, nic nie stało im na przeszkodzie do wygranej. Ale niespodziewanie dowódca Mikołaje wychodząc na górę, został na niej kompletnie sam, otoczony resztą elfów. Lawa na niego, lawa. Czekam, chodź. Poptałem. Leży. Po kilku kolejnych śmierciach gracze podzielili się na dwa sektory: górny i dolny. Więc żeby tego uniknąć, zmieniłem centrum borderu. Uciekaj! Co jest? Wejdź! Bijemy ich! Zginąłem, ja pierdzielę. Po tej mini potyczce elfy miały przewagę, bowiem zostało 3 elfów i 2 Mikołajów. Ale no stało się to. Serio? We 2 jesteśmy. I walka nabrała jeszcze większego tempa, bo decydować o zwycięstwie miały jedynie te 4 osoby. Położ. Ile? Jestem. Dawaj. Zabijaj. Kurde, lawa. Jest. Nie, on ma ten, krystale. Jest. Ja pierdzielę, panowie. G fucking G. Dobra, panowie, Miałek i Kamer, gratulacje dla was, bardzo się spisaliście. Wygraliście całą cywilizację, spośród 100 osób staliście we 2. W ogóle tyle to się zwrotów akcji zadziało. I oto te 2 osoby wygrały świąteczną edycję Minecraft Cywilizacja.